welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj pobiłam rekordy spania, ponieważ byłam tak zmęczona po ostatnich 2 tygodniach, czyli po pisaniu e-booka i kończeniu pisania e-booka, że położyłam się wczoraj przed godziną 21 i obudziłam się dzisiaj przed godziną 7 i to tak sama z siebie jeszcze przed budzikiem, ale cieszę się, że wypoczęłam, ponieważ przede mną dzisiaj długi i bardzo ekscytujący dzień, ponieważ dzisiaj jadę na koncert Sanach. Jest to koncert z trasy koncertowej Bankiet, dlatego też jestem niesamowicie zadowolona, że udało mi się dostać tą świecącą sukienkę z Pepko i też miałam już ją wizję, że wiecie, ubieram ją na ten koncert. Pofarbowałam dzisiaj znowu włosy i zobaczcie, jak mi fajnie wyszło. Tutaj z tej strony troszeczkę gorzej. Nie wiem, dlaczego nie złapało przednie pasmo, ale mam dużo bardziej intensywny róż, co niesamowicie mnie cieszy. Dzisiaj też mam trochę pracy, dlatego mam nadzieję, że się wyrobię, bo teraz jest przed godziną 10:00, bo wiecie, zanim się rozbudziłam, ogarnęłam, wykąpałam, pomalowałam włosy, to trochę czasu mi zeszło, bo niestety nie wszystko robię tak szybko, ale jestem zadowolona, bo jest godzina 10:00, a dopiero na godzinę 13:00 idę na paznokcie, bo mam już niesamowity odrost i plan był taki, że na paznokcie pójdę wczoraj i wczoraj miałam dla was nagrywać vloga, ale mi się to nie udało. Dlaczego? Ponieważ byłam wczoraj na USG i zajęło mi to znacznie dużo więcej czasu niż planowałam. W efekcie nie zdążyłam na umówiony termin na paznokcie. Już szybciej oczywiście powiadomiłam panią Natalię, że po prostu nie zdążę dojechać. W efekcie musiałam się umówić dzisiaj i idę na paznokcie i już później jadę prosto do Gdańska. Bo pewnie się dziwicie, dlaczego jadę tak szybko, ale tak naprawdę ja wyjdę z paznokci około 14:20, 14:30 mam autobus, będę w Gdańsku Głównym, bo nie mogę wysiadać w Śródmieściu, bo nie wiem, czy winda jest naprawiona. Słuchajcie, będę dopiero o godziny 16:00 i koncert mam na godzinę 19:30, ale jeszcze mam w planie ponagrywać TikToki, story pewne i masę innych rzeczy. W efekcie boję się, że mi tego czasu zbraknie. Też wolę jechać szybciej, w razie się później, wiecie, zepsutych wind i innych cudów janków. Dlatego też godzina 16:00 jest optymalna, bo zanim dojdę z Gdańska Górnego, to myślę, że ja na miejscu będę około godziny 17:00, więc tak naprawdę zostanie mi może godzina na nagrywanie, więc wcale nie tak dużo, więc wolę być naprawdę szybciej i dlatego też tak staram się wybrać, żeby po prostu ze wszystkim zdążyć. Biorę małą torebkę, już próbowałam i niestety będę musiała tak, wiecie, w kształcie półkola usadowić bilet, bo też nie chcę brać jakiejś dużej torby, bo nie będzie mi pasować do tej sukienki. I też biorę sprzęt do nagrywania i nie wiem, jak to będzie z tym nagrywaniem, bo podobno są dość duże restrykcje, ale później jeszcze poczytam. Z drugiej strony zaczęło już wyciekać nagrania z koncertu, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale na pewno wezmę kamerkę i wezmę mikroport. Bez kota, więc może jakość dźwięku będzie w drugiej części vloga troszeczkę bardziej skrzycząca, ale też nie chcę, bo po pierwsze ten kot zajmuje dużo miejsca w takiej małej torebce, a po drugie też od razu będzie to sugerowało, że coś nagrywam, a to mały mikroport to nawet nikt nie wie, co to jest. Więc wiecie, jest to zawsze bezpieczniejsza opcja. Dlatego ja uciekam trochę popracować i idę zrobić makijaż. Teraz w ogóle jestem sauté i nałożyłam sobie tylko krem na twarz. I mam lekko nałożone korektor na brodę, żeby was nie straszyć. Nie mam zrobionych brwi, więc tak wyglądam przed zrobieniem makijażu, a w następnym klipie, jak się do was odezwę, to będę miała już zrobiony makijaż. Jestem już gotowa, za chwilę muszę wychodzić na paznokcie, ale chciałam wam pokazać mój dzisiejszy makijaż. Myślę, że pasuje idealnie. Ogólnie na początku nałożyłam taki złoto-rdzawy cień, który jednak wychodził bardziej właśnie w czerwienie i brązy. I stwierdziłam, że jest to zbyt intensywny makijaż do tej sukienki, która, no nie ukrywajmy, kradniesz. Sami zobaczcie, jak ja wyglądam. Dlatego też szybko zmyłam tamten cień i nałożyłam coś jaśniejszego. I jeżeli chodzi o produkty, których użyłam i muszę uważać, jak się wychylam, bo słuchajcie, ta sukienka jest bardzo śliska, więc mogę wypaść z wózka. Użyłam paletki tej Rose, to się nazywa Rose Quartz? Tak, Rose Quartz z Huda Beauty. Do tego użyłam tuszu, który ostatnio wychwaliliście, a ja nie byłam przekonana, czyli Avon
5 in 1 i muszę wam powiedzieć, że jak on troszeczkę podsechł, to dużo lepiej wygląda, jak jest właśnie taki bardziej suchy, bo wydaje mi się, że dzisiaj mi te rzęsy wyszły naprawdę fajnie i prezentuje się naprawdę świetnie. Tutaj normalnie, czyli rymel, puder i podkład w jednym, do tego brwi to jest kredka z Vibo, broda to korektor z Catrice i puder, co policzki to jest Bruce Bell, dołożyłam troszeczkę Mary Luminizer na szczyty kości policzkowej, a na ustach mam tą pomadkę z serii chyba Julii Costery, tak, i to jest pomadka z płynna, która nie jest właśnie zastygająca, ani nie jest matowa, tylko jest taka półmatowa z Inglota i to jest kolor, jeżeli się nie mylę, Don't Care. Tak, Don't Care. Widzicie? Dobrze pamiętam nazwy koloru. Jeżeli chodzi o biżuterię, to wziąłam złotą bransoletkę z Zena, którą kupiłam na 30 urodziny do tamtej kreacji. I jeszcze mam w kieszeni kulczyki, również kupione na tamtą okazję, ale teraz nie będę zakładać, ponieważ będzie czapka i tak dalej, więc trochę by mi przeszkadzały, więc założę je przed koncertem. Tak się prezentuje. Moja mama się śmieje, że ta sukienka tak się z daleka błyszczy, że ją oślepia i już ją oczy bolą od tego blasku, ale właśnie o to mi chodziło. Chciałam prezentować się ładnie, elegancko, ale wiecie, tak w moim stylu. Nie mam też za dużo czasu, więc nie będę tutaj na siłę przedłużać, ale powiem wam, że tak się zajęłam różnymi rzeczami i sprawami, że zanim się zorientowałam, to miałam mi całą godzinę na makijaż i wiem, że niektóre może się wydawać, że jest to bardzo dużo czasu, ale ja nie dość, że jeszcze w międzyczasie robię masę innych rzeczy, jak na przykład pakowanie torebki, upewnianie się, że mam bilet na koncert i takie tam, to jeszcze dodatkowo nie jestem aż taką sprawną osobą i chociaż robię bardzo szybko makijaż, to jednak trochę mi to czasu zajmuje, bo to jest full make-up, dlatego stwierdziłam, że to jest tak optymalnie czasu. Wolałabym mieć 15 minut więcej, no ale cóż, mamy to, co mamy i wiecie, musimy na tym pracować. I normalnie to, wiecie, jest nawet nie jest godzina 13 zaraz, a o 13.20 mam paznokcie, więc muszę uciekać, ale normalnie to godzina 13, to ja bym była super szybko przygotowana, ale tak jak wam mówiłam, jeszcze idę na paznokcie, jeszcze muszę dojechać, więc no niestety muszę dużo szybciej być gotowa. To są plusy mi mieszkania w małych miastach i później na koncerty właśnie trzeba jakoś kombinować. Mam nadzieję, że ułoży mi się z powrotem, więc trzymamy za to kciuki i że nie będzie kolejnych przybojów, ale to oczywiście będę wam na bieżąco relacjonować. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak dotrzeć po nocy na wioskę samemu na wózku, to oczywiście możecie oglądać tego vloga. I żeby nie było, Rada to jest duże miasto, ale no takie średnie miasto, bo teraz mamy ponad 30 tysięcy mieszkańców nieoficjalnie, bo też nie każdy się melduje, jak tam to kiedyś tłumaczyłam, mamy masę nowych osiedli, ale słuchajcie, ja często mi się śmieję, że to jest taka moja mała wieś, do której mało co jeździ, w szczególności właśnie wieczorami albo weekendy, dlatego właśnie są takimi żartami. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Dotarłam bezpiecznie do Gdańska, miałam niezły spacer, ponieważ musiałam wysiąść w Gdańsku Górnym, gdyż nie byłam przekonana, czy naprawiono już windę w Śródmieściu. Teraz jak będę szła, to mogę w sumie sprawdzić, ale boję się, że zajmie mi to za dużo czasu, bo chyba, że będę miała czas do pociągu, no to po prostu zobaczę, czy po prostu dam radę zjechać. Ale jestem mega zadowolona, bo jest 17.40, a ja jestem już na miejscu, mam 2 godziny do koncertu, więc weszłam sobie teraz do Bilego, to jest właśnie taka sieć restauracji. Już was zabierałam co najmniej raz na vlogu właśnie tutaj niedaleko, koło forum, ale okazało się, że na Starym Mieście jest również Billy, więc niesamowicie mi to cieszy. Mam już fajną zimową herbatę i zamówiłam sobie polędwiczki w sosie miodowym. Nie wiem, ja nie lubię miodu, a coś mi naszło. Mam uczulenie na miód, ale
wiecie, jak jest jakieś danie dodane właśnie do jakiegoś dania, albo właśnie robione taka, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, uciekło mi teraz słowo, wiecie, jakiś taki sos na bazie miodu, czy właśnie marynata, o właśnie marynata na bazie miodu, to bardzo to lubię, więc jest to śmieszne, a jeszcze będzie to posypane z sezamem, więc jestem bardzo ciekawa smaku i mam teraz już bardzo blisko tutaj do Filharmonii. Ja muszę ponagrywać trochę materiału, dlatego też sobie tutaj skorzystam, zrobię sobie zdjęcie, nagram TikToka. Jestem niesamowicie szczęśliwa, bo słuchajcie, zmieściłam się w bardzo małą torebkę, gdyż mam ze sobą tą malutką torebkę, która podobno wygląda jak mała szanelka, czy jakaś inna torba. Jedna z pań, która robi mi paznokcie, tak kiedyś podsumowała. I bardzo ją lubię, bo ona jest malutka, ale pakowna. Jedyne co, to musiałam bilet tak trochę na półokrągło włożyć, bo na ten koncert były drukowane bilety. Nie było możliwości kupienia e-biletu, więc troszkę szkoda. Ale właśnie mam bilet i mam tylko wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Nawet zmieściłam portfel, więc jest to naprawdę spoko. Niestety po paznokciach miałam obsuwę, ponieważ nie zdążyłam na autobus, brakło mi minuty i nie przez to musiałam jechać kolejnym autobusem, więc jechałam kolejną SKM-ką, miałam tu być pół godziny szybciej, no ale nie jest źle, dlatego właśnie zawsze wyjeżdżam trochę szybciej. I słuchajcie, jak właśnie jechałam pociągiem, to niestety była bardzo ciekawa sytuacja, bo pociąg był nowy, ale nie miał tutaj takiej standardowej rampy, tylko jak widzieliście, taką mniejszą rozkładano i pani na początku nie wiedziała za bardzo, jak ją rozłożyć, miała problem, ale dało radę. A właśnie, jeszcze wam nie pokazałam moich paznokci, poczekajcie, bo wy jeszcze nie widzieliście, o, tak się prezentują. Mam na sobie taki kolor brązowy, taki mleczna czekolada, to był w ogóle Coco Milkshake z Indigo, jeżeli się nie mylę. I do tego właśnie mam wtartą syrenkę. Naprawdę mega mi się podobają. Jestem bardzo zadowolona z efektu, który uzyskałyśmy. Jestem już umówiona przed świętami, tylko robię paznokcie tydzień szybciej, ponieważ idę na imprezę urodzinną mojej siostry w weekend przed świętami, więc już mam umówione, już mam dogadane z panią Natalią, że robię czerwone paznokcie, więc teraz trochę takich złota, a później czerwień. I mam wrażenie, że mam tutaj śmieszną aurolkę nad głową. Dotarłam już do Filharmonii. Wybaczcie mi, niezbyt dobre światło, ale znalazłam jedną opuszczoną szatnię i jest tutaj taka lada, na którym mogę was postawić i mam nadzieję, że mnie będzie w miarę dobrze słuchać. Mam tutaj swój bilet na koncert i okazało się, że są zarezerwowane 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Na razie się żadna nie pojawiła, więc pomimo tego, że ja mam ten rząd trzeci, chyba jeżeli dobrze kojarzę, to mogę stanąć właśnie na tym miejscu i będę bardzo, bardzo blisko orkiestry i bardzo blisko sana, co niesamowicie mi cieszy. Już nie mogę się doczekać koncertu, a zostało mi jeszcze 25 minut, więc zaraz pewnie już pójdę zająć swoje miejsce, ale obsługa jest naprawdę super, bardzo pomocna, obiekt jest w pełni dostosowany, była winda na takie półpiętro, ale była też zrobiona rampa, więc ja najpierw podeszłam do panów o pomoc z windą, ale pokierowali mnie na rampę, bo jest po prostu wygodniej, szybciej, więc nie jest to żaden problem. Cała sala jest dostosowana, niestety miejsca są już po schodkach, ale ten dół jest jak najbardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, więc jeżeli chcecie przyjechać tutaj na koncert, to na pewno możecie być spokojni, że dajcie sobie radę, że poradzicie, że możecie korzystać z wózka, zarówno zwykłego, jak i elektrycznego, więc jest to naprawdę super. Nie mogę już się doczekać koncertu, chociaż dzisiaj nie czuję jakiejś takiej wielkiej ekscytacji od rana. Może dlatego, że podeszłam tego bardziej zadaniowo, ale naprawdę koncerty w Stanach to jest coś wielkiego i to jest u mnie top na drugim miejscu. Wiecie, i której to nic nie pobije, oczywiście, ale Stanach jest świetną artystką. Byłam już na jednym koncercie, strasznie mi się podobało i podoba mi się to, że mogłam się wystroić w taką sukienkę, wiecie, zrobić ładny makijaż, ogarnąć się i po prostu przyjechać miejsce do Gdańska i spędzić miło czas. To jest naprawdę super i bardzo się z tego cieszę. Thank you.
godziną pierwszą w nocy, a ja wylądowałam na dworcu głównym w Gdyni. Nie spodziewaliście się tego? Ja też nie. Miałam wszystko dokładnie wyliczone, miałam się dostać i okazało się, że niestety nie zdążyłam na odpowiednią SKM-kę, ledwo zdążyłam na ostatnią SKM-kę, bo zapomniałam, że jest to środek tygodnia i też SKM-ki nie jeżdżą o drugiej, o trzeciej, więc była SKM-ka o północy, a potem dopiero o piątej, więc cieszę się, że zdążyłam, ale mam za to zdjęcie z Sanach, udało się załatwić. Pani menadżer była tak dobrą osobą, że mnie i oraz takiego mojego znajomego, którego poznałam na koncercie rok temu, udało się wkręcić na zdjęcie i właśnie podpis. Mam podpis na bilecie, ale to wam pokażę kiedyś innym razem, nie chcę go teraz wyciągać. I mam zdjęcie, które pewnie widzieliście już na Instagramie, albo też pewnie będzie na tej miniaturce tego filmu. Niesamowicie się cieszę i to było super to zaczekać, ale to też zajęło czas i okazało się, że z tej filharmonii to naprawdę długo się idzie. A jeszcze kiedy trzeba omijać krawężniki, bruk i jeśli wiecie, slalom, no to nie jest zbyt łatwo. Więc niestety przez to, że nie ma windy do Redy, w Redzie to muszę czekać w Gdyni do godziny 4.30, bo wtedy mam pierwszy autobus do Rumi i wtedy mam chyba o 5.15 czy 20 autobus do Redy, więc super, spędzam na dworcu, jak tokolwiek brzmi. Najlepsze jest to, że byłam pewna, że będzie całodobowy czynny mak, ale nie jest. Zaraz poszukam, może będzie jakaś restauracja, w której będę mogła coś się napić, zjeść, a jak nie, to po prostu poczekam, no bo co mam innego robić, ale mimo wszystko, no jest to takie bardzo średnie i niestety tym ostatnim skrępką to nawet jakby była winda, to bym nie dojechała, bo jechała tylko do Cisowej, więc było, no, średnio, ale jeszcze miałam taką przygodę, że nie mogłam się dostać na dworzec Górny, więc poszłam na Śródmieście. Ta winda na Śródmieściu dalej nie działa. Trzech chłopaków mnie znosiło. Ja miałam cykora, to był pierwszy raz, kiedy zaczęłam panikować, bo wiecie, w tej skręce ja się ślizgam i bałam się, że spadnę z tego wózka, ale na szczęście tam nie ma dużo schodów, więc udało się mnie powolutku po schodku znieść. Pierwszy raz byłam znoszona wózkiem elektrycznym i powiem wam, że to nie jest miłe doświadczenie. Zdążyłam na skrępkę, ale się okazało, że nocny mi uciekł, więc po prostu hit nad hitami. Oczywiście zadzwoniłam do domu, powiedziałam, żeby na mnie nie czekali, żeby poszli spać i będę rano. I tylko, kurczę, muszę znaleźć jakąś knajpę, bo bardzo chcę się mi czegoś ciepłego napić. To jest niby automat, ale to jest, wiecie, ta herbata z automatu to jest mech. Więc może uda mi się gdzieś tu w okolicy coś znaleźć, bo mam bardzo dużo czasu. I po prostu wtedy się do was odezwę. Ogólnie też przestraszyłam się, że zgubiłam ten kolczyk, ale na szczęście zgubiłam tylko zapięcie. Może gdzieś jest w tej sukience albo na wózku, więc to jeszcze nie jest nic straconego. Ja za chwilkę też ściągnę sobie samą biżuterię, schowam do torebki, bo trochę się boję, że pogubię, a to są moje ulubione kolczyki. Zapięcie zawsze można dopasować z jakichś innych kolczyków, bądź też specjalnie to kupić dopasowane, ale no, takiego obrotu sprawy to chyba się nikt nie spodziewał, ale mimo wszystko warto było. Teraz już wiem, że jak będę jechać na koncert do Filharmonii, to muszę zamawiać takiego dostosowanego busa, żeby mi podwiózł pod windę prosto, wiecie, na SKM-kę, żeby mnie krążyło, bo jazda po starym mieście jest spoko, jest fajno, jest okej, ale jak macie dużo czasu i możecie sobie na to pozwolić, a kiedy tego czasu nie macie, no to jest lekko niefajnie. Oto mój nocny zestaw przespania. Mam herbatę z automatu, 7 Days z automatu oraz powerbanka, który ładuje mi telefon. Na szczęście wziąłem ze sobą powerbank, teraz noszę cały czas, a tym bardziej właśnie na jakieś dłuższe wyjścia, bo miałam zaplanowane, wiecie, żeby mi bateria wytrzymała, a do powrotu do domu, ale nie spodziewałam się, że będzie to nad ranem, więc super, jak się naładuje, to nie wiem, czy lekko nie podładuję też kamery, bo mam mało baterii, ale o tym muszę przetrwać do czwartej, jest teraz około 1.30 i żeby było ciekawiej, sama bym tego nie kupiła, bo co prawda sięgnę do przycisku, ale już nie zapłacę, bo płatność kartą jest bardzo wysoko. Ale oczywiście bardzo miły pan ochroniarz dworca tutaj pomógł mi i zakupiłam sobie chociaż ten mój mały zestaw przetrwania. Dajcie znać, czy wy się też czasami w takich sytuacjach ratujecie takimi rzeczami i uwielbiam sobie Dejsy. Tak, to są moje ulubione rogale, były też te Czokopik, chyba nie, Czoko coś tam, ale zdecydowanie bardziej wolę sobie Dejsa. Udało się, powoli przetrwałam noc, ponieważ jest teraz, mam nadzieję, że to zobaczycie, 4.07. Mam tutaj podłączony telefon na powerbanku. Całe szczęście, że miałam właśnie powerbank, bo powiem wam, że koło godziny 3 zaczęło mnie mulić spanie, a niestety nie chciałam pić
kupić kawę, bo kawa wiadomo jest moczopędna, a ja teraz już jak jestem teraz sama, bo wcześniej jechałam do Gdańska z Justyną, to niestety nie pójdę sama do toalety, więc musiałam sobie ograniczyć napoje i mam autobus dokładnie za pół godziny, 4:37 i mam go dosłownie przy drzwiach tutaj do dworca, bo już się pytałam panów policjantów, wybaczcie, że tak kontroluję, ale muszę mieć pewność, że mówię do odpowiedniej części, bo kiedy nie mam podłączonego kota, może mi się to łatwo pomylić. Tutaj był pan policjant oraz pan ze Straży Miejskiej, bo dzisiaj o dziwo było naprawdę spokojnie na dworcu. Rozmawiałam z panem tutaj z ochrony kolei, mówił, że wczoraj było gorzej, więc miałam naprawdę szczęście. I słuchajcie, znalazłam super miejsce, bo niestety na dworcu jest zimno. Możemy powiedzieć, że naprawdę jest zimno. Ja sobie zeszłam na dół do podziemi, to jest winda, ponieważ na dole są dostosowane toalety, są też szafki i tam są kaloryfery. Jest tak ciepło i sobie stanęłam przy kaloryferze i oglądałam sobie YouTube, oglądałam sobie TikToka. Miałam wprowadzać poprawki do e-booka, ale wiecie co? Jestem tak zmęczona, że nie chcę tego robić w takim stanie, co mam nadzieję rozumiecie. I najgorzej jest to, że kiedy jesteście sami, to możecie łatwo zasnąć, bo jeżeli jesteście chociażby dwie osoby, to zawsze jedna popilnuje, druga może się strzemnąć, albo też po prostu rozmawiacie. Więc to jest zawsze inaczej. Ale muszę powiedzieć, że tam w podziemiach było mi naprawdę bezpiecznie, bo przez chyba godzinę, jak ja tam siedziałam, nikt nie zszedł. Ani do toalety, ani po bagaże. Więc jeżeli szukacie bezpiecznego miejsca i ciepłego w zimie, to naprawdę wam polecam. Już odjechał jeden pociąg o 3:40 do Kartuz. I widzę, że mam tutaj pociąg do Helu chyba o 4:50. Ale po pierwsze nie mam zgłoszenia, a po drugie nie wiem, czy tak rano będzie podjeżdżał na peron pierwszy, czy na peron drugi, więc nie chcę ryzykować. Tym bardziej, że mam autobus, to wiecie. To nie ma co się jakoś za bardzo rozczulać. I w ogóle skupiłam się, że nie opowiedziałam wam nic o koncercie, ale wybaczcie mi, proszę, zrobię to w domu, ponieważ tak się wkurzyłam na to gubienie się po Gdańsku, na to niedostosowane Gdańsk i na te zepsute windy, że po prostu stwierdziłam, że nie, po prostu wtedy już nawet zapomniałam, że byłam na koncercie przez chwilę i skupiałam się na tym, że mam problem z dotarciem do domu. To mam na ręce opaskę, która służyła nam do spotkania w Stanach i do zrobienia zdjęcia. Zdejmę ją dopiero w domu, ponieważ kolekcjonuję te opaski. Mam też z nich troje, więc zawsze to jest jakaś fajna pamiątka. I muszę powiedzieć, że o dziwo mój makijaż w miarę dobrze się trzyma. Mam nadzieję, że się nie rozmazałam. Jak możecie zobaczyć, dotarłam bezpiecznie do domu. Weszłam do mieszkania chwilę przed godziną 6:00. Teraz jest około 6:15, bo oczywiście pierwsze co zrobiłam, to poszłam do toalety oraz poprosiłam o gorącą herbatę. Nie znalazłam jakoś niesamowicie, ale wiecie co, podjęłam dobrą decyzję, bo plan był pierwotnie taki, że jadę nocno autobusem do Rumi i idę pieszo do Redy. I niestety to by dzisiaj nie wypaliło, bo jest tak przeraźliwie zimno, że boję się, że przez te pół godziny drogi to po prostu przemazłabym do szpiku kości, więc cieszę się, że zaczekałam na dworcu i po prostu przyjechałam do Rumi, a tam miałam po 10 minutach pierwszą jotkę do Redy, więc naprawdę było ok, ale widziałam, że pan kierowca z jotki był bardzo zaskoczony i się mnie pytał, co ja tak wcześniej tutaj robię, no ale cóż, zdarza się. I teraz mogę wam już na spokojnie powiedzieć moje wrażenia pokoncertowe. Koncert był naprawdę rewelacyjny. Wiem, że wydałam na niego sporo pieniędzy, bo bilet kosztował 359 zł, więc musicie przyznać, że to naprawdę jest ogromna kwota, ale naprawdę warto było iść. Trwał ponad 2 godziny, do tego jeszcze była przerwa na lampkę szampana i piosenki były przeróżne, były klasyki, było trochę z uczty, była poezja śpiewana, były piosenki, które, jak to Sanek stwierdziła, zawsze chciała zaśpiewać, a właśnie w wykonaniu orkiestry, przy akompaniamencie orkiestry. I chociaż są to stare piosenki, jak na przykład Aniołem szepnij to, to nigdy ich nie wykonywała właśnie na trasach koncertowych. Było naprawdę super. I potem to, że udało się załatwić zdjęcie, to też było naprawdę mega fajne. Oczywiście jestem osobą dorosłą i odpowiedzialną i wiem, że jeżeli tutaj czekam na zdjęcie, to może się to wiązać z komplikacjami, z powrotem do domu. Ale już i tak wiedziałam, że mam powrót zrąbany, no to czego miałabym się śpieszyć, to byłoby bez sensu. Chociaż liczyłam, że na ten autobus nocny zdążę, ale no niestety się nie udało. I słuchajcie, ja już naprawdę bardzo dobrze orientuję się w Gdańsku. W ogóle okazało się, że
Dzisiaj właśnie Justyna mnie pilotowała. Wcześniej, jak byłam w Gdańsku, to byłam z moją siostrą i z jej chłopakiem. I okazuje się, że wszyscy, nie wiem, pilotują naokoło. Ja nie wiem, o co chodzi, a ja znam naprawdę takie fajne, krótkie ścieżki. Wiem, jak szybko dojść. Idę sobie po prostu prosto na przełaj i wiecie, najszybciej się dochodzi po ścieżce rowerowej i tak dalej. Bo niestety w Gdańsku ścieżki rowerowe czasami są zbawieniem. Bo słuchajcie, po pierwsze jest na przykład tak, że nie wiem, są schody gdzieś, a potem jest przejście tylko dla rowerzystów, więc wiadomo, że jeżeli tam nie ma schodów, no to korzystam z tego. Ale również często jest jakiś bruk, jakiś super krzywy chodnik, jest tragicznie momentami w Gdańsku, więc ścieżki rowerowe naprawdę czasami to jest zbawienie, ale wiadomo, że nie można jeździć całą trasę, no bo jednak się przeszkadza rowerzystom, ale czasami naprawdę ratują życie. Tym bardziej, że na przykład lubię sobie wjeżdżać na ścieżkę rowerową tylko kiedy zjeżdżam na ulicę. Czyli wiecie, przy jakichś przejściach i tak dalej, bo wtedy jest naprawdę zdrowy krawężnik i nie boję się, że po prostu gdzieś wypadnę z wózka, czy coś mi się stanie, więc jest to naprawdę pozytywne. Ale wracając jeszcze do koncertu, i byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, bo ja do tej pory nie słuchałam poezji w Stanach i czekam na płytę i nie do końca byłam przekonana, bo to nie jest mój typ muzyki. Jakby lubię taką muzykę właśnie ala operową, ala orkiestra, jak wiecie, jeździłam na koncerty Indigo i tak dalej. I taki styl muzyki mi nie przeszkadza, ale mam wrażenie, że sami miałam takie wrażenie, może do tego koncertu miałam takie wrażenie, że taka muzyka plus jeszcze tekst wierszy, to już kompletnie nie mój klimat. I tutaj w Stanach mnie niesamowicie zaskoczyła, bo okazuje się, że co z tego, że śpiewa jakiś wiersz, nie wiem, Szymborskiej czy Mickiewicza, jak to brzmi naprawdę super, więc to jest ogromny, ogromny plus. Zobaczcie, mój makijaż się utrzymał, włosy się naprawdę ogarnęły, tylko się lekko przyczesałam. Czoło oczywiście się świeci, ale jeżeli po tych godzinach by się nie świeciło, to by był cud nad Wisłą. Ale w ogóle zauważyłam, że po tym zabiegu czoło się świeci, ale jak go dotkniecie, to ono nie jest takie tłuste, więc to jest jakby taki blask. Bardziej, oczywiście trochę przytłuszczony jest, no bo też nie ma się co oszukiwać, mam tyle godzin makijaż na twarzy, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba, jedyne co to oczywiście bruda mi się złożyła, ale to jest chyba nawet bez tutaj dyskusji. Miałam plany na piątek i też się zastanawiam, czy przypadkiem tych planów nie przełożyć, bo mam kopę roboty z e-bookiem, dzisiaj zerwałam nockę i trochę się boję, że się nie ogarnę, więc zobaczymy. Mam zawsze jeszcze jedno Q&A i wasze pytania w zapasie, więc mogę sobie jutro czy pojutrze nagrać, więc tak na spokojnie, ale muszę to tu dogłębnie przemyśleć. Mimo wszystko bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga, który skończył się dość niespodziewanie i przyciągnął do rana. Mam nadzieję, że takie coś Wam się spodobało. Ja też pokazuję naprawdę realne możliwości, że teoretycznie mogę pojechać na koncert sama, ale potem mam problem, żeby wrócić. Mam nadzieję, że takie treści są wartościowe i otwierają oczy, pokazują problemy i też pokazują, że osoby z niepełnosprawnościami są normalnymi ludźmi i są chodzić na przykład na koncerty. Mam nadzieję, że właśnie ten film przypadł Wam do głosu. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, lajkują, komentują, subskrybują, jesteście wielcy, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim patronom oraz wspierającym, a w kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!